Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami, jak widzicie, Euro Truck Simulator 2, odcinek drugi. Słuchajcie, na kanale Dark Owen, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na fejsa. No a my, słuchajcie, zaczynamy, kontynuujemy oczywiście tutaj naszą przygodę. Można powiedzieć w ścieżce, drodze do oczywiście otwarcia naszej firmy transportowej. Na razie, tak jak wiecie, musimy się tutaj posiłkować, słuchajcie, zleceniami na szybko, oczywiście z rynku pracy. No jeszcze niewiele mamy tutaj możliwości, no ale oczywiście jest taka szansa. No dobrze, słuchajcie, tutaj takie najpiękniejsze zlecenie mamy, Poznań, Berlin, słuchajcie, ciągniki rolnicze, także łatwo nie będzie, no ale czemu nie, przyjmijmy to zlecenie, naprawdę jest tutaj dosyć sporo warte, można powiedzieć. No i oczywiście no chcielibyśmy mieć taką ciężarówkę, słuchajcie, naprawdę do tego dążymy. No dobra, w drogę. Dobra, światełka, o tym pamiętajmy, żeby tutaj gdzieś mandatu nie zaliczyć. No dobra, teraz tak, sekunda, rozejrzyjmy się. Aha, tu jest wyjazd, oj, to było bardzo, bardzo dobre, że oczywiście spojrzeliśmy sobie. Aha, dobra, sorry, ale musiałem przypomnieć sobie, który zestaw tak naprawdę korzystamy i wykorzystamy tutaj. Dobra, wyjeżdżamy. Oczywiście ta przyczepa jest troszeczkę niewygodna, no ale nic. Dobra, no wąska strasznie ta brama, przez którą się musimy tutaj wydostać. Skręć w prawo. Dobra. Okej, rozejrzyjmy się. No tu jest czysto w miarę. Okej, możemy sobie troszeczkę wykorzystać ten przeciwległy pas. Dobra. I ruszamy, słuchajcie, na nasze tutaj kolejne zlecenie, które mamy do wykonania oczywiście. No i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj tak naprawdę będzie nam potrzebne jeszcze do tego, żeby oczywiście jak najmocniej zaliczyć. Przygotuj się do skrętu w lewo. Do skrętu w lewo. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak jest. Już zwalniamy, słuchajcie, bo naprawdę no, sporo tutaj skręć przekroczyliśmy. Kierunek oczywiście Poznań. Dobra, tutaj dojeżdżamy. Jest troszeczkę samochodów. Tutaj wolno. Wow, jak nam mignął przed normalnie maską. Dobra. Oho. Policja, która nas puszcza, proszę bardzo. Coś niebywałego. Dobra. No i jedziemy dalej, słuchajcie. 234 km do celu. Nie mało, no ale też oczywiście chcemy tutaj, słuchajcie, jak najwięcej pieniążków za to zlecenie oczywiście przyjąć, zarobić. Mamy jakieś nowe wiadomości. Dobra, czy my w ogóle jesteśmy? Nie możemy, tak? No, blisko przekroczenia, ale jakoś dajemy radę. No tutaj trzeba zwolnić, bo naprawdę ten zakręt, no, mógł tutaj spowodować, że moglibyśmy wypaść po prostu na ten przeciwległy pas i spowodować niepotrzebnie kraksę. Dobra, zbliżamy się do sygnalizacji świetlnej. Do skrętu w prawo. I do skrętu w prawo. Proszę bardzo, Ania. Skręć w prawo. O, i jak pięknie, akurat zielona linia dla nas. Możemy tutaj swobodnie przykręcać. Tam patrzymy na tą przyczepę, żeby nie zahaczyć jakąś latarnię niepotrzebnie. Żeby tutaj nie mieć zniszczeń, bo oczywiście za to my odpowiadamy jak najbardziej.
a tego byśmy nie chcieli, żeby tutaj z naszego budżetu coś pouciekało. Dobra, tu już możemy troszeczkę zwalniać. Dobra, i czekamy na naszą kolej, słuchajcie, na zielone światełko. Możemy zrobić tak. I ruszamy. No coś jakby, nie no, kamera jest w porządku. Dobra, i zbliżamy się na do ronda. Zjedź drugim zjazdem. Dobra, tam było czysto. Zjedź z ronda. No, wolę zwolnić, słuchajcie, bo naprawdę to chyba najłatwiejszy mandat, który można dostać właśnie za przekroczenie świateł. Oczywiście na czerwonym. No akurat tutaj fajnie się udało, zieleń praktycznie cały czas, blisko torów jedziemy tutaj naprawdę. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, no nie chcemy dostać mandatu, słuchajcie, nie chcemy dostać mandatu, uważajmy troszeczkę na to. No, zastosujemy sobie coś w stylu tempomatu. A następnie skręć w prawo. Dobra, i tu będziemy odbijali. Skręć w prawo. Okej, dobra, i tutaj trzeba uważać, no bo jak widzicie, samochody tutaj jeżdżą. My tu się musimy jakoś złamać w miarę bezpiecznie. Dobra, udało się, ale było blisko. Tamte dwa auta naprawdę, no chociaż z tej perspektywy mogło się to też tak wydawać, a w rzeczywistości wcale tak może nie było. No i słuchajcie, chyba zbliżamy się do autostrady. Będziemy oczywiście do skrętu w prawo. Skręcać w A2, słuchajcie, no i kierunek Berlin. Skręć w prawo. Dobra, tutaj chyba my tylko możemy, tak jest, tu jest jednokierunkowa. Dobra, przyczepka w miarę przeszła, bez problemów. No i włączamy się, słuchajcie, tutaj już będziemy mogli troszeczkę szybciej, chociaż no zobaczcie, co się dzieje z tym samochodem. On pod górę po prostu nie chce podjechać. Dobrze, nie ma to jak widok polskiej autostrady, oczywiście roboty drogowe. Jakby mogło być inaczej, kochani? No i co? Zaczynamy się rozpędzać. Słuchajcie, 213, 212, 211 w tej chwili kilometrów do przejechania dla nas. Paliwko jest. Zmęczenia na razie nie widać. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie. No 200 km raczej nie powinno stanowić dla nas kłopotu, żeby oczywiście przejechać. 80 km dozwolona prędkość. Tutaj kolega nas chciał chyba wyprzedzić. 90 nawet, proszę bardzo. 70 od razu. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, mamy brameczki. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, tak się zastanawiam, ale nie, no chyba tutaj przekroczymy. Dobra, i teraz powolutku, żeby tutaj naszą przyczepką nic nie zahaczyć. Prawa strona w miarę. Dobra, jeszcze kawałek. No i co jest? No strasznie wolno, słuchajcie, już się przestraszyłem, że jakiś tutaj bug się stworzył. On bardzo blisko tej prawej strony, aż za blisko można powiedzieć. No i dobra, zaczynamy się dalej rozkręcać. Pierwsze brameczki mamy.
6632 euracze. Jedziesz powyżej dozwolonej cały prędkości. Cały czas, słuchajcie, mamy to na koncie, także nie wiem, co tam się stało. Może jakiś system mamy. Jeszcze oczywiście tutaj wszystkiego się uczymy. Kontrola prędkości, proszę bardzo, 90 na godzinę. Ciężko by tutaj było to przekroczyć, ale fotoradar stoi. Także może nam oczywiście tutaj troszeczkę zaszkodzić, zrobić fotko. No i cóż, będziemy musieli płacić, słuchajcie, za nasze błędy na drodze. Bardzo powoli ta maszyna się rozpędza, naprawdę, słuchajcie, nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli kupić tą naszą pierwszą ciężarówkę, stuningować i wtedy oczywiście naprawdę ta jazda będzie zupełnie inaczej wyglądać, słuchajcie. Jeżeli będziemy mogli bez problemu się rozpędzić, oczywiście do danej prędkości, takiej, którą gdzieś tam potrzebujemy, żeby jak najszybciej pokonywać te trasy i zdobywać jak najwięcej tutaj pieniążków. 110, ale to oczywiście nie jest znak dla nas, niestety. My możemy tutaj, jak widzicie, jechać 80 na godzinę, troszeczkę zwolnij, przekraczamy. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Wiem, Ania, no ale śpieszymy się tutaj, żeby jak najszybciej nasze zlecenie oczywiście załatwić. No tutaj trzeba było zwolnić, bo jakiś kierowca, no tak dosyć, można powiedzieć, manewr niebezpieczny. Przecież mógł zjechać wcześniej i zupełnie inaczej to by wyglądało. No i teraz, tak jak widzicie, naprawdę, i to jest problem niestety, że rozpędzanie się, no to jest mozolna robota, zobaczcie, 70 dopiero. Tutaj wciśnięty zestaw na maksa, oczywiście do podłogi, i nic to nie daje. Dalej powolutku się rozpędzamy. Dobrze, zobaczmy, mamy jakiś tutaj, nie no, Szczecin, Wrocław, także cały czas kierunek Berlin. Nigdzie tutaj nie musimy odbijać, oczywiście. Będziemy zbliżali się chyba też niedługo do granicy. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Bo tam jedź oczywiście, prosto. No, pomieliśmy brameczki raczej niż przejście graniczne, ale mogę się mylić. Jak coś, to poprawcie oczywiście. Za błędy. A jednak, słuchajcie, no i to się stało. Dostaliśmy mandat, ale jaki w ogóle? Już nie mamy 6632, tylko 6512. No niestety, słuchajcie, niestety. I to jest to, o czym mówiłem. Czyli możemy mieć taką sytuację, że z tyłu, za plecami, po prostu mamy patrol policyjny, który się gdzieś tam czai, tylko czeka, aż popełnimy jakąś gafę tutaj, jakiś błąd, no i spróbujmy trzymać po prostu. Teraz ten patrol chyba będzie właśnie nas wyprzedzał. No niestety, jeszcze zaliczyliśmy. No to już chyba nie jest polski, to już nie jest polska policja. Także czyżbyśmy byli już po drugiej stronie? No nie wiem, aż nie chce mi się wierzyć. Może źle dojrzałem, słuchajcie. Dobra, no i dobijemy do tych 80. Spróbujemy to po prostu utrzymywać sobie. Coś w stylu nożnego tempomatu. Wcale to nie jest takie proste. Już nam spadło tutaj. To jest chyba przejście graniczne, tak mi się wydaje. No tutaj trzeba było mocniej zwolnić. Ten samochód tutaj troszeczkę za ostro przed nami zahamował i spowodował nam kłopoty.
Dobra, no teraz delikatnie, delikatnie, delikatnie. Troszkę za daleko tej prawej strony. Dobra. A, czyli my czekaliśmy, słuchajcie, na bilecik po prostu. Teraz musieliśmy zapłacić za ten odcinek drogi, no, właściwie nasz pracodawca. Jak my będziemy mieć firmę, to oczywiście te wszystkie opłaty będą po naszej stronie. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra. No i teraz 70, zobaczmy, 113 km do celu, także no, zbliżamy się. Mozolnie, ale się zbliżamy. Koniec autostrady i jest przejście graniczne, także teraz już widać to bardzo dobrze, bardzo wyraźnie. Słuchajcie, trzy flagi, Polska, Niemcy, no i oczywiście flaga Unii Europejskiej. No dobrze, także do tej pory po prostu przejeżdżaliśmy przez brameczki. No, deszczyk, a ja nie pamiętam, jak wycieraczki chodzą. Nie, to są światła. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. O, dobra, przypomniałem sobie. Dobra, jak tam z benzynką? Nie no, jest wszystko w porządku. Paliwo jeszcze mamy. Możemy cały czas trzymać to tempo. No, dobrze by było też wybadać, słuchajcie, ten filtr tutaj tej prędkości. Czy jak będziemy delikatnie przekraczać, to... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Czy wtedy po prostu nie dostaniemy tego mandatu? Dobrze by było to sprawdzić. Tak jak widzicie, jak jest kawałeczek z górki, to... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Troszeczkę słabo widać w tym deszczu, można powiedzieć, przez te lusterka, no ale jakoś sobie poradziliśmy. Normalnie wyprzedzamy. Już wystarczy. Dobra, 60 km do celu, także zbliżamy się. Naprawdę już jesteśmy niedaleko, można powiedzieć. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie manewr parkowania. No, tutaj trzeba uważać. Mamy jechać cały czas tutaj. Nic tutaj nasza Ania nie mówi. No, wredna troszeczkę pogoda nam się trafiła tutaj na podróży do Berlina. No i teraz też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej, słuchajcie. Który kierunek? O. Wow! Nie no, serio? Dobra, my spróbujemy dać trochę do tyłu. Tylko trzeba kamerę zmienić. Dobra, naprawdę nie mam pojęcia, słuchajcie, co ta ciężarówka chciała tutaj odwalić. I odwaliła zresztą.
No bo nie wiem, brała udział w wypadku, nagle słuchajcie, widzieliście, włączenie się do ruchu, dosyć takie, no bym powiedział, nieeleganckie. No ale chyba nic tutaj się nie wydarzyło, bo przecież nie dostaliśmy mandatu za stłuczkę, także no w miarę to nam wyszło prawidłowo. Ależ mokro tutaj, słuchajcie, no naprawdę widać po tych samochodach, że mokra jezdnia. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, trzymamy się prawej i zjeżdżamy w prawo. Zjedź w prawo. Dobra, możemy tutaj troszeczkę skręć zwolnić. W prawo. Co to jest takiego ciekawego? Nie no, zbliżamy się chyba do centrum miasta. No tak, bo przecież jesteśmy raptem 20 km. No i na szczęście tutaj na końcu naszej podróży deszczyk postanowił sobie gdzieś tam pójść. A my już, słuchajcie, naprawdę jesteśmy bardzo blisko celu. Nie no, tutaj nikt nie jedzie, także spokojnie możemy się włączyć do ruchu. Dobra. Dobrze, tutaj też chyba pusto na razie. Dobra. Dobrze, jest. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, i odbijamy w lewo tutaj na światełkach. Skręć w lewo. No jakaś znajoma firma chyba, słuchajcie, już tak mi się wydaje, że robiliśmy już zlecenie dla tej firmy. No i zobaczymy, słuchajcie, gdzie nas dalej tutaj poniesie wiatr, można powiedzieć. Zobaczymy, który kierunek, czy wracamy. O, dzięki, puścił nas tutaj. Fajnie, dobra. Zobaczymy, słuchajcie, czy lecimy na zachód, czy wracamy na wschód, czy północ, południe. Za chwileczkę to się okaże, oczywiście, jak będziemy chcieli wybrać kolejne zlecenie, ale oczywiście jeszcze jesteśmy w trakcie realizacji poprzedniego. Tutaj nie ma co, słuchajcie, przekraczać tej prędkości, naprawdę, no dużo nam uciekło. Wiecie jak jest, słuchajcie, tutaj 100 euro, tam 100 euro, tam 100 euro i nagle się okazuje, że naprawdę to jest przecież dużo pieniążków. Dobra, tu będziemy odbijali. Odkryto miasto Berlin, bardzo mi się to podoba. Kolejna trasa za nami, oby więcej takich. Oho, jakie ciekawostki tutaj Ania sypie na koniec naszej podróży. Dobra, pokaż gdzie zaparkować. Okej. Dobra, chyba sobie z tej strony zrobimy podejście. Dobra, miejmy nadzieję, że nam to sprawnie pójdzie. No mniej więcej. Dobra, tylko ja sobie odwrócę tą kamerę. Dobra, i teraz będziemy prostowali troszeczkę. Troszkę krzywo nam to wyszło. Dobra, teraz się trzeba poprawić. Dobra, wydaje mi się, że powinno być teraz w porządku.
Nie no, powinno być dobrze teraz. Tak jest. Dobra. W miarę sprawnie poszło. Nie ma co narzekać. No i mamy, słuchajcie, drugie zlecenie za nami. Naprawdę sporo tych punkcików dostaliśmy. Zobaczcie, 247 i 90 oczywiście jako bonus. No i jeszcze premia za wprawę. Proszę bardzo, jeszcze premia za wprawę. No naprawdę, bardzo mi się to podoba. Dobra, stan konta jak widzicie 11 756 euro. Oczywiście in minus już po odjęciu tego mandatu. Niestety. No i zobaczmy, słuchajcie, no w miarę nam to sprawnie poszło, więc zobaczmy teraz, gdzie by chcieli nas tutaj zabrać. Oczywiście też trzeba brać pod uwagę, dobrze, Berlin Drezno, czyli byśmy sobie pojechali w tą stronę. Dobra, no tak, powiem wam szczerze, że wcale nie mamy tutaj za wielu możliwości. Berlin Poznań, Berlin Szczecin. Dobrze, spróbujemy chyba uderzyć tutaj. Puste palety, no taki można powiedzieć średniawy ładunek. Dobra, jeszcze zobaczmy, a może to, słuchajcie. Dobra, przyjmujemy zlecenie na szyb wentylacyjny. Ciekawy jestem w ogóle, jak to wygląda. Dobra, zrealizujemy sobie. Dobra, tylko muszę się rozejrzeć, jak tu wyjechać. Wydaje mi się, że tam jest wyjazd. Dobra. Tak jest. Czysto, możemy wyjeżdżać. Skręć w prawo. Od razu sobie zajmiemy ten... Trzymaj się lewej strony. Lewy pas. Skręć w lewo. Dobra. Skręć w lewo. No, jedziemy DAF-em, naprawdę. Nie no, nawet podoba mi się ta deska. W DAF-ie. Dobra, jest zielone. Wyjechaliśmy z Berlina. No i 194 km, także dużo, dużo mniej niż mieliśmy w tym pierwszym zleceniu dzisiaj. No, Ania, gdzie ja się mam kierować? Trzymaj się lewej strony. No, czasami, słuchajcie, jak widzicie, Ania działa z opóźnieniem. No, chyba troszeczkę szybszy ten dafik od tej naszej poprzedniej maszyny, takie mam wrażenie. Wow, jak nam śmignął. Dobrze, że teraz. Jakbyśmy się tutaj włączali do ruchu i on nagle by przeleciał, no to już by była kraksa i mandacik. Nie mogłoby być inaczej. Dobra, 80. Piękna rzeka tam na dole.
Szkoda, że nie można się zatrzymać, wyjąć tej wędki, coś tam złapać, słuchajcie. No i jedziemy. Ania, jak zwykle. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobrze, Ania, ty się skup, gdzie ja mam jechać? Bo ja teraz jadę bez ciebie, na czuja. Chyba, że tak jest, słuchajcie, że ten GPS-ik nie podaje. No ale okej. Okay. Dobra, tego się będziemy trzymali. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, nie, no nie, nie, no nie chcemy mandatu. Wow, 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 dobra, czyli to nie był wypadek, znaczy był wypadek, wtedy pamiętacie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra. Zjedź w prawo. No naprawdę, słuchajcie, mam wrażenie, że ten, że to auto naprawdę dużo szybciej się rozpędza. Dobra, jesteśmy już na prostej. No, musimy trzymać 80 cały czas. Paliwko mamy, zmęczenia nie mamy. To też jest fajne, że przy każdym zleceniu na świeżo, bo tak jak będziemy jeździć pewnie jako właściciele firmy transportowej, no to będziemy musieli już na takie kwestie mocno zwracać tutaj uwagę, bo oczywiście te zlecenia będą bardziej przypadkowe. Tam mamy jakiś wypadeczek po lewej stronie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Wow, no jakiś super auto. No dobra, tego właśnie nie wolno robić. Dobrze, że nie jechaliśmy jakoś 120, bo już tutaj byśmy się na pewno spotkali z barierą. Dobra, znowu przekroczenie. No, trzeba szybko zmieniać pas, bo tutaj będzie się kolega włączał do ruchu jak nic. Tak jest. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, 94 km do celu, także naprawdę mam wrażenie, że szybciutko, słuchajcie, pokonujemy ten dystans. No, przydałby się zegarek, mamy gdzieś zegarek, jest poniedziałek, 22:05, a my proszę bardzo, słuchajcie, drugie zleconko w poniedziałek. Właściwie to już się kończy ten poniedziałek, ale nie, to nie jest chyba czas, słuchajcie, to jest czas, kiedy my chyba dojedziemy z tym ładunkiem, bo on się tak zmienia troszeczkę, a czas mamy tam, czyli poniedziałek 20:47, no też jestem zorientowany, jak widzicie, mocno. Kolejna rzeczka minięta, naprawdę przydałby się tutaj jakiś piękny hotel nad tą rzeczką, żeby można było odpocząć. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, znowu żeśmy przekroczyli tą prędkość. No naprawdę, Ania, staram się jak mogę.
zobaczmy, 35 km. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zaraz będziemy na miejscu. Zjedź w prawo. Dobra, tutaj na tych zjazdach, słuchajcie, trzeba zwalniać, bo naprawdę niektóre zakręty, zobaczcie, tak jak ten naprawdę ostry zakręt, moglibyśmy się tutaj po prostu nie wyrobić z tą naszą przyczepką. Przygotuj się do skrętu w lewo. Do skrętu w lewo, akurat zapaliło się zielone, myślę, że zdążymy. Skręć w lewo. No, troszeczkę przesadzone wejście tutaj. Naprawdę szybszy ten samochód. Wcześniej takich rzeczy się po prostu... Wcześniej takie rzeczy się tutaj nie wydarzały. No i dobra. Zbliżamy się, naprawdę 20 km to już jesteśmy, słuchajcie, prawie na miejscu, można powiedzieć. Ograniczenie tutaj cały czas jest 80. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwalniamy. Dobra. Musimy poczekać na zielone światełko i ruszamy dalej. 4 km, także już naprawdę bardzo, bardzo blisko celu. Co prawda będzie nam to teraz troszeczkę dłużej zajmowało, no ale jesteśmy w Nowym Mieście, jak widzicie, w Lipsko. No i zaraz chyba po prawej stronie będzie ta firma, tak jest. No, dosyć szybko można jechać, 70. Nie wyczułem tego światełka. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, tu będziemy odbijani. Jakiś hotel blisko tej firmy, także też dobrze wiedzieć. Zawsze mnie, słuchajcie, intrygują te zablokowane drogi. Czy one się kiedyś odblokowują? Jestem bardzo ciekawy. Oczywiście, no, będziemy to sprawdzać, bo na razie to wiadomo, rozpoczynaliśmy dopiero przygodę z Euro Truck Simulator 2. No a tutaj już, jak widać, będziemy oczywiście starali się, żeby to było jak na najlepszym poziomie. No i co? Gdzie ta nasza firemka? Przygotuj się do skrętu w prawo. Do skrętu w prawo. Tak jest. O, prawie skręć tutaj na samym końcu. Dobra. To była miła przejażdżka. Dzięki, Ania, też tak uważam. O, bardzo specyficzny wjazd tutaj. Dobra, no i oczywiście też będziemy parkowali przyczepkę. Widzicie, dosyć specyficzny tutaj wjazd. No to trzeba przyznać,
że wymagające miejsce. Wow, 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 my tu się nie mamy praktycznie jak łamać. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, zobaczmy w ogóle jak to wygląda. Nie no, masakra po prostu. Ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się zrobić. Dobra, będziemy próbowali. To co, nie trzeba tak... Nie trzeba tak idealnie? No spróbujmy. Dobrze. Nie trzeba, to nie trzeba. A ja zobaczcie, jak się męczyłem zawsze, żeby było idealnie do postawienia. Dobra, mamy drugi poziom. Mamy drugi poziom. ADR, ADR. Co tu teraz wybrać? Delikatny ładunek. Szkolenie. Nie no, chcemy. Dlaczego nie? Dobra, mamy już dwie, słuchajcie. No dobra, naprawdę, dwie. Tutaj dzisiaj udało nam się przejechać dwa zlecenia, słuchajcie. Stan konta obecnie 14 972 euro. No i miejmy nadzieję, słuchajcie, że to oczywiście będzie jakoś tam szło dalej. Zobaczmy w ogóle, co my tutaj mamy. Poszukiwanie kierowcy z własnym sprzętem, no to niestety... aha, tu mamy bank, proszę bardzo. Czyli jest w ogóle taka szansa. I nowiutka ciężarówka marki Volvo. Dobra, w ogóle zobaczmy jak to wygląda w tym banku, słuchajcie. No, nie możemy 400 tysięcy. No, 2800 dziennie to sporo, trzeba przyznać. Tylko zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda w kwestii ciężarówek. Tak, to jest jedyny chyba dealer. Dobra, kupimy online może na początek. Ha, tylko dla zaufanych klientów, proszę bardzo. Dobra, no to zobaczcie, w ogóle 113 to jest najtańsza opcja. No, 420 koni. No, można powiedzieć, że nie najmocniejsza ta ciężarówka. No nie, także jeszcze słuchajcie, naprawdę będziemy musieli troszeczkę poczekać. Mamy tak naprawdę dwie do wyboru, niedużo się różniące od siebie, można powiedzieć, że serią i kolorem tak naprawdę i ceną oczywiście, bo reszta jest taka sama. No dobra, tak to wygląda. Na razie chyba, słuchajcie, jeszcze nie ma sensu, czyli powinniśmy, wydaje mi się, jeszcze przynajmniej zrobić dwa czasy oczywiście. Znaczy dwa czasy, można powiedzieć dwa zlecenia, żeby oczywiście jeszcze tutaj troszeczkę tej gotówki złapać, żeby jednak mieć ten zapas i dopiero wtedy ewentualnie walczyć oczywiście na... aha, tutaj radio możemy sobie ustawić, świetnie, dobrze. No dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę w dniu dzisiejszym, jak widzicie dwa zlecenia zrobione. Kolejne w naszej tutaj przygodzie w Euro Truck Simulator 2 na kanale Dark Owen. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was oczywiście do udziału w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Trzymajcie się, dzięki, do zobaczenia, hej!